Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, unboxing, wielki paczek. Tak jest, jak co roku klakierstwo całe wotowskie dostaje 200 pięknych paczek od Wargamingu. Oczywiście co roku wiadomo, że chodzi o to, żebyście się napatrzyli, jak my te paczki otwieramy i ewentualnie wydali swoją ciężko zarobioną mamonę w wocie. Moi drodzy, jak co roku muszę w ten sposób zacząć. Otóż nie liczcie na to, że jeżeli ja tu za chwilę wylosuję nie wiadomo jakie czołgi, to wy jak kupicie paczki też coś wylosujecie, bo może wcale tak nie być. I odwrotnie może być, jeżeli ja nic nie wylosuję, to wy możecie wylosować cokolwiek. No cóż mogę powiedzieć, w tym roku wiadomo jakie są główne nagrody, jakie są ósemki. Oprócz tego jeszcze jest jeden czołg francuski, który do kolekcji tylko by się przydał. No i z drugiej strony, jak zalogujecie się, to dostaniecie ten oto pojazd niemiecki, który jest moim pojazdem ulubionym w War Thunderze. Dlaczego jest ulubionym, to możecie każdego gracza zapytać, na pewno jakieś plusy on tutaj będzie widział. Natomiast kurka wodna... Właśnie go dostałem i widzę, że tu jest 927 DPM-u. I nie wiem, czy to jest błąd, czy kurka wodna znowu samogonu się tak tam ochleli, że zdecydowali coś takiego zrobić. No 927 DPM-u. No to jest czwórka, tak? Słuchajcie. Czwórka. Czy ja mam w garażu jakieś... czwartego poziomu niszczyciele. Powiedzmy, że tutaj są... Aha, to są tylko amerykańskie, więc wyłączmy Brytoli i Amerykanów. Mamy na przykład, no nie wiem, Su-76M 1800 DPM-u. Mamy na przykład T-40. No, to jest na trolu, więc powiedzmy, że się nie liczy. Zamontujmy nawet 57 mm działo. Chociaż się nim nie gra praktycznie, ale niech będzie. 1809 DPM-u. Weźmy M8A1. 1464. Na takiej załodze oczywiście, tam jest 100% załoga. Weźmy sobie... No nie, Hetzerek jest strolem, to jest... Ale na czwartym poziomie mamy Mardera i Sztuga, więc Marder 1670. Słuchajcie... Czasami po prostu nie wiem, co się dzieje z tym wargamingiem, no. No mamy tutaj działo, które będzie zadawało średnie uszkodzenia 70, a przypominam wam, że ilość hapsa została zwiększona, więc magazynek tutaj jest niewielki, na 3 pociski, więc po te 70 to nie wiem, no nie wiem, kurka, naprawdę... Nie wiem i jeszcze raz nie wiem, czego się opili. Ale musiało być mocne i chochuł w głowie musiał szaleć po tym. Dobra, więc obrzydzili mi tym już. O kurka, a ty co? Nie wiem, co kliknąłem, ale... Panie Czaku, chwileczkę. Teraz chcę powiedzieć o małym czołgu. No, także obrzydzili mi już troszeczkę na początku, ale oczywiście osłodzili. Nie wiem, dlaczego tu mam 210 paczek. A, bo jest 10 gratis na wjazd. Okej, dobra. Czyli mam 200 tych normalnych, dużych i tych słabszych 10. Tych słabszych podobno 700 można zebrać, także kurczę, bardzo dużo. Moi drodzy, co prawda dzisiaj spałem do 10, no, ale w nocy rzeczywiście długo dzisiaj posiedziałem i dzisiaj jest ten dzień z cyberpunkiem, ale o tym będzie oddzielny film po tym pewnie. Dobra, unboxing. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? A, paczki możecie kupić w sklepie, wiadomo, tam 4 paczki. Ile jeszcze jest? 75 chyba paczek. W każdym razie bombę pieniędzy to kosztuje. Rok temu w miarę niektórym się opłacało, niektórym bardzo, niektórym się w ogóle nie opłacało, a pisali też ludzie do mnie, którzy kupili 100 paczek, a i tak kurka wodna czołgu nie wygrali. Więc miejcie to na uwadze, to jest hazard.
typowy hazard. Kupujecie paczkę, w której niekoniecznie możecie dostać to, co akurat chcecie. Aczkolwiek zawsze coś tam w środku jest. Ja sobie teraz spiszę, ile mam golda, czyli 156 tysięcy golda i 24, zaokrąglimy to, 25 milionów kredytów. No i zobaczymy po otwarciu co. Jeszcze ostatnia wiadomość przed otwieraniem. Otóż, moi drodzy, dzisiaj na streamie oczywiście zgodnie z zapowiedziami spóźniony, no niestety spóźnione Mikołajki. Zrobimy sobie zabawy i ja dostałem od Wargamingu na te zabawy kilka kodów na 14 dni premium, więc akurat na święta będziecie mieli i w ogóle te kody, no to wiadomo, że sobie wykorzystacie na przykład tuż przed świętami, jeżeli ktoś wygra. A oprócz tego, no nic więcej nie dostałem. Podobno się polityka Wargamingu zmieniła i teraz dają materiały i pewnie też nagrody, chociaż tego nie jestem pewny, ale pewnie też, według zasięgu. No, moje zasięgi nie są jakieś ogromne, więc prawdopodobnie ci, którzy mają większe zasięgi, dostaną lepsze nagrody i może więcej. Nie wiem. Taka jest polityka, no więc trzeba to uszanować. Dostałem te kody na 14 dni premium, lepszy ryc niż nic, mogli nic nie dać, więc oprócz tego oczywiście, żeby nie było tak biednie, będę wam kupował paczki. Dzisiaj zwycięzcom różnych konkurencji będzie polowanie na szczura, polowanie na byka, po prostu się pobawimy troszeczkę, bo to nocka przed cyberpunkiem, tak? Czyli do pierwszej dzisiaj ciągniemy, a o pierwszej to wiadomo. No, szkoda tylko, że można najmniej kupić 4 paczki, bo to kosztuje 24 zł, więc jak wiecie, no, kupienie kilku graczom bardzo będzie podnosiło tę kwotę końcową. Ale dobra, zaczynamy. Otwórz. Ha, prawdopodobnie ten materiał, żeby nie był za długi, to ja otworzę 100 paczek teraz i 100 paczek na streamie. Dzisiaj, jak skończymy te nagrody, czyli skończymy sobie grać. Jak się konkurencje zakończą, to wtedy otworzę 100 paczek w oczekiwaniu na tego cyberpunka. Myślę, że to wam się powinno podobać. Chyba, że będzie tutaj bardzo szybko. Ja lubię otwierać po jednej paczce. Przepraszam za to. Niektórzy otwierali, wiem, że po kilka paczek, ale dla mnie jest to takie, no jak małe dziecko się czuje. Zaczynamy oczywiście od góry. Główną wygraną dla mnie w tych paczkach jest czołg XOR. Chciałbym go bardzo mieć w swoim garażu, mimo jego wad. No, w stosunku do T69 widzę pewien potencjał. Tak jak wam mówiłem, czołg T69 moim ulubionym kiedyś był. Chciałbym, żeby on dostał buffa, na przykład podobnego do tego, żeby trochę tam to działo mu podrasowali. Dobra, jak nie wylosuję XOR-a, będę trochę wnerwiony, ale jeszcze zostanie 100 paczek na wieczór. Jedziemy! Pierwsza. O kurde, no nie jest źle, powiedziałbym. Dla polskiej dziesiątki mamy styl 3D. Pięknie, pięknie. I oprócz tego chyba 250... Dekoracja pierwszego poziomu. Piątego poziomu. O kurka, jajo Stalina jest, zobaczcie. Jajo Stalina na choince. 3 dni premium, nie no, myślę, że jak na paczkę całkiem nieźle, bo jest i 3 dni premium, 250 golda. No dobra, jedziemy. O kurka, to nie wiem, czy to jest jakaś normalne, że te style się pojawiają tak często, czy u mnie jest taki fuks? No dobra, mamy styl za Mausa. Pamiętajcie, że... O, ta pelotka im ładnie. Nie jestem zwolennikiem umieszczania pelotek na wszystkich czołgach. No dobra. Jak teraz wyskoczy styl, to chyba to jakaś reguła będzie. I za każdym razem dzień premium wyskakuje? O, tym razem bida. 250. Uwaga. Jak się animacja nie włącza, to znaczy, że lipa. Można klikać dalej.
Pół miliona srebra. No, całkiem przyjemnie. No, dwa style poleciały i na razie bida, panie, bida. O! Jest T-78. Jest pierwszy czołg premium. Miejsce w garażu. T-78. Jedna sztuka. Zapisuję. Dobra. No to już powiedzmy w miarę. Uwaga, uwaga. 100 tysięcy kasy. Nie wiem, ile 250 golda kosztuje. Czy można w ogóle kupić 250? Spin złoty pewnie. 750 golda. O, to już trochę lepiej. Bo 250 to taki ochłap trochę. No i to mi się podoba. No kurka wodna. Ten czołg też chciałem. Nie wiem, czy on będzie dobry. M4A1. I mamy go. No, okej. Okay. Jakby Xora jeszcze dali, to właściwie... Może trochę źle by było, bo ja jednak na tego Xora najbardziej bym czekał. Tylko 3? No kurde, co to? Było 4, a teraz... Locust. Bardzo fajnie, 900 sreberka za to. Nie miałem tego czołgu? To jest aż niemożliwe, że ja nie miałem... Aha, przepraszam, 900 golda dostałem. Dobra, miałem ten czołg, ale nie miałem poprzedniego. O dziwo. Nie, no tak, to możemy się bawić. 1750 golda. Tak, to się możemy bawić. 100 tysięcy. Pół miliona. No ale jak ktoś paczki kupi, to nie po to pewnie, żeby golda. Tu znowu te dni premium. O nie, zobaczyłem, ile mam dni premium, kurde. Znowu 250, czekajcie. Mogę to wycofać, bo muszę zobaczyć, ile tego dni. 62 dni. No ale tam było... Dobra, niech już będzie te 62, chociaż już trochę... Parę dni troszeczkę zakłamało nam to. Dobra, otwieramy. ...1250 golda. Pewnie te 1250 to jest tak ok. O, proszę. 900 i 1250. Czyli to już drugi low-cost. Znowu jeden dzień golda premium. O. Cztery paczki kosztują 24 zł, czyli po 6 zł. Chyba. O ile dobrze liczę. No, tutaj bida. Żadnej ósemki ani widu, ani słychu. Znowu bieda. Pięćset golda kosztuje 10 zł. Dobrze kombinuję? No więc jeżeli paczka wychodzi 6 zł, to jest powiedzmy opłacalne. Jeszcze zerknę zaraz. O, proszę! Nie, no ten robaczek mały mnie lubi, widzę. To już trzeci i znowu plus 250, czyli mamy ponad 1000. Czekajcie, gdybym chciał kupić... A, 3 pudełka 24 zł. No to kurka nie za ciekawie jednak. O, to nie tak za różowo. Myślałem, że 4. No to tak
trochę koncepcja mi się rozwaliła. Matylda! Widzę, że te małe czołgi trochę mnie lubią. Czyli w sumie 2000 golda tutaj za tą paczkę. Oczywiście jeszcze miejsce w garażu jest, to nie liczę tego, ale pewnie trzeba było też policzyć. No, ale wyższego poziomu ani widu, ani słychu. Matylda! O. Jak ktoś kupi to za 24 i 3 razy by Matyldę walnął, to pół miliona tutaj. To rzeczywiście tego golda za 24 zł miałby sporo, 6 tysięcy. T15. Po raz pierwszy chyba dzisiaj, tak? Albo nie zapisałem. Dobra. Styl, proszę. Już myślałem, że jakaś ósemka, ale niestety nie. Dobra, jest styl. No ten styl dosyć biedny jest, ale niech próbują. Niech próbują dalej. Zimowy lotos się nazywa, okej. I uwaga. No niech walnie w końcu. Znowu ten. Tylko, że wiecie co, tutaj to nie jest jakaś dobra nagroda, ten low-cost. No kurczę. Jakby były cztery paczki, to bym powiedział, że dobra, ale jak są trzy, to to nie. Dobra, 100 tysięcy, znowu coś. Jedla baboka, nie. Jaka kara. Dla przebrzydłego baboka. Ale trzeba przyznać, że to tutaj całkiem ciekawie wygląda. No. Fajna ta widokówka też. Oni by mogli coś takiego zrobić, jakieś takie kolekcjonerki. Wyobraźcie sobie, że kolekcjonujecie style i taka właśnie pocztówka jakby. To by było fajne. Może kiedyś to zrobią. Ja lubię różne rzeczy kolekcjonować w grach. 100 tysięcy. No niestety, ale... Już tych paczek trochę poszło i żadnej ósemki, także tak jak wam mówię, nie nastawiajcie się. O, tutaj 500... 500 akurat 10 zł kosztuje. Nie nastawiajcie się, że coś wylosujecie dobrego. Już bym musiał za te paczki ile dać? Mamy 13 pudełek zostało, tylko i jeszcze żadnej ósemki. Pudełka od dawien dawna są po to, żeby sobie golda dorobić, miejsc w garażu, o, takie rzeczy. Tak jak ktoś się na ósemkę nastawi, to może się ostro przejechać niestety. 750 golda. No 500 golda to jest tak standardowo, powiedzmy, za te paczki, żebyśmy... 250... No słabo, kurde, słabo! Niestety. Ten jeden dzień premium to w ogóle tego nie liczę, bo to... 1250 to jest chyba największa wartość, wydaje mi się, golda, jaką można dostać. Znowu słabo. Jest! Kurka, jest! A dlaczego nie ma animacji, że jedzie? Aha, bo mam go na koncie. Czyli 9000 golda dali, bo Wargaming dał nam do przetestowania te czołgi. Ja mam nadzieję, że kurka nie zabiorą teraz, bo bym się bardzo pogniewał. Dobra.
Czyli te czołgi nam dali już na zawsze, skoro tu jest 9 tysięcy i nie odbiorą nam. Czyli właściwie niepotrzebnie mówiłem, że chciałbym wylosować Xora, bo i tak bym go miał. Z tego to wynika. Ale nawet jakbym go nie miał, to teraz by wypadł. Także w której... Zobaczcie, 45 paczek trzeba było otworzyć, żeby pierwsza ósemka wyskoczyła. Czy to jest opłacalne? No dobra, na to właściwie czekałem, także teraz trochę mi ciśnienie zeszło i... No i co? Otwieramy dalej. $750. Włocha też bym chciał, nie powiem, no... Wiadomo, że bym chciał, ale... Jak nie będzie, to się... O, styl. Akurat ten styl mi się podoba. Trochę jest przesadzony, ale jeszcze nie aż tak, jak Wargaming potrafi. No, tu jest bardzo dużo elementów. Po boku, zobaczcie, takie dostał. Fajnie. A te kijki bambusowe to w ogóle przebój jest. Aż może zbyt futurystycznie wygląda. I znowu pocztóweczka. No dobra. $100,000 i ostatnie pudełko z tych niebieskich. No i zobaczcie. 50 pudełek otworzyłem i niestety jedna ósemka tylko. No, jeżeli ktoś z was kupi, ile to kosztowało? 50 pudełek? No by trzeba było kupić dwa razy po 25. 300 zł ponad. Słuchajcie, 300 zł. No, słabe losowanie jak na razie. Dobra, otwórzmy teraz te zielone, zielono-czerwone. Może tu będzie lepiej. Nie, no. Dobra, to już piąty. Tutaj nic. Dobra. No, nic się nie dzieje, powiedziałbym. Jak w polskim filmie. Kompletnie nic się nie dzieje. Okej. Najgorsze takie po 250 wyskakują, jak widzę. No 250 to nie jest dobra za te paczki rzecz. O, 7 dni konta premium, chyba po raz pierwszy. Patrzcie, same 250, 250. Panie Serbie, wajcha, bo widzę, że wajcha jest nieprzekręcona od samego rana, a powinna być przekręcona. Jest! Kurka, no! Jest! Tego też w garażu miałem, ale jest! Bardzo ładnie! Czyli właściwie wszystko, co chciałem, to już mam. Trzeba było otworzyć, no, ponad 60 paczek. Okej, jedziemy dalej. 500 golda. Ale już jest dobrze. Skoro takie jest losowanie, to znaczy, że te czołgi, które dali nam do testów, nie zamierzają ich zabrać. Zresztą tak było w zeszłym roku również. Matilda Black Prince, kurde. To już dzisiaj czwarta sztuka Matyldy. To jest przyjemne dosyć. Miejsce w garażu plus 2000 golda. To taka paczuszka jeszcze jest spoko. Chyba najlepsza.
250. I znowu. T15, proszę bardzo. Drugi. Otwórz następne, otwórz następne. Pięćset. Siedem dni konta premium. No, ciekawe, ciekawe. Ale w zeszłym roku mi lepiej leciały ósemki. O, dużo lepiej. Znowu ten. Dobra, szósty. I bardzo słabo leci ten Francuz nowy. Znowu 7 dni premium. Ten T78 też słabo leci. No. Dopiero po jednej... 750 golda. O. Ta animacja chyba jest szybsza w tym roku, co? Zdecydowanie jest szybsza. Zobaczcie, bardzo szybko można pojedynczo otwierać. Stało 19 tych paczek zielonych. O! Ach, już myślałem, że tak zastanawiało się przez chwilę, dać Hallakowi coś, czy nie dać. Dobra. No, jakbym wydał pieniądze, to bym się trochę wnerwił na takie losowania z paczek, naprawdę. Bo nic jakiegoś... Ja, jeżeli chciałbym ósemki, to naprawdę... Patrzcie, 500. Już niedużo zostało tych zielonych. 11, kurka, jeszcze. O! No, jedziesz, jedziesz! 8700. Isu, dobra. Isu jest jedna sztuka. Też widzę, w garażu stoi. 1250, czyli największa wartość. Takie mam wrażenie, jakby to tak na wydział było, żebyś czasem za dużo nie dostał. Jak wyskoczy następna premka 8 poziomu, Matylda, kolejny raz. Matylda, panie. Dobra. Siedem dni premium. Kilka razy już wyskoczyło. Na początku nie chciało to lecieć, ale... 500. Zostały trzy paczki. Półgodzinny film wyjdzie. Tak, akurat. No, na streamie będzie co robić. I... 500. Ostatnie pudełko. Pięćset. No, moi drodzy, podsumowanie stupaczek. Następną setkę otworzę dzisiaj na streamie po zabawach. Podsumowanie. Mam teraz 234, ale te czołgi się, że tak powiem, powtórzyły, pamiętajcie. Więc miałem 156 tysięcy golda, teraz jest 230. Miałem 25 milionów kasy, mam 28 800, czyli no niecałe 4 miliony mi przybyło, a dni premium mam 118, a miałem
wtedy jak zapisałem 62, czyli powiedzmy niech to będzie z 55, no dni premium trochę przybyło rzeczywiście z 2 miesiące. Ho! No i w 100 paczkach wylosowałem, moi drodzy, tak, jednego Xora, Bison teraz, Isu też raz, czyli trzy czołgi 8 poziomu. Następnie Matylda Black Prince była raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Locust był 6 razy. M4A1 wylosowałem, z czego się cieszę. I T78 wylosowałem, z czego też się cieszę, bo tych dwóch czołgów akurat nie miałem. T15 dwa razy. Sami musicie ocenić, czy to w ogóle dobre było losowanie, czy złe było losowanie. Żeby kupić 100 paczek, bo otworzyłem właśnie tyle, trzeba by było wydać 560 zł, słuchajcie. Bardzo dużo pieniędzy. 560 zł. Oczywiście prawdopodobnie te rzeczy, które wylosowałem, są warte 560 zł, a nawet więcej. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się obłowić, no to jak widzicie, tak średnio bym powiedział. Trochę mnie też zastanawia, dlaczego tak po kolei te czołgi wszystkie losuję. Dlaczego dwa razy mi się na przykład Bisonte nie trafił, albo Xor, albo coś. No jeżeli przy następnym losowaniu stupaczek, przy otwieraniu stupaczek, wyskoczy mi ten brakujący jeszcze, ta brakująca ósemka, to coś tu, kurka, nie gra tak za bardzo. Dobra, trzeba więc będzie ubrać, ale to na streamie może ubiorę, udekoruję to wszystko, bo tych różnych rzeczy się troszeczkę jednak nazbierało. To tyle, moi drodzy. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj spóźnione Mikołajki na streamie. Zaczniemy o godzinie najpóźniej 9, może troszeczkę wcześniej, bo jednak bym chciał, żeby czasami ci młodsi gracze też sobie coś tam wygrali. Przygotujcie na ten stream artylerię do 5 poziomu. Przygotujcie czołgi lekkie do 3 poziomu. No i pobawimy się przede wszystkim, porobimy polowania. Dawno już tego nie było. Za pierwsze miejsca będę rozdawał dni premium oraz zestawy po 3 paczki, czyli konkretnie będę kupował wam te duże pudełka. Zestaw ten najtańszy za 24 zł, jeżeli ktoś oczywiście wygra. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.